Dzień dobry. Jestem Ludwik Siadlak, a to jest mój codzienny vlog trenerski Życie w obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych, scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Pora ruszać w drogę, bo klienci czekają. And my heart's beating fast when it's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that it moves and the way that it laughs, so I can't get enough. Think about it all. Spędziłem w domu 36 godzin. Teraz jeszcze tylko pora na ostatnią kawkę. Dziękuję bardzo. Nie szkodzi. To też można. Ostatnią kawkę i jedziemy z powrotem do pracy. Latanie samolotami fajnie, ale niestety takie rzeczy też się zdarzają. I o ile PKP, jak się opóźni, to tam wiadomo 5, 10, 20 minut pewnie z reguły, czasem do 80, tak tu mamy w tej chwili wstępne opóźnienie w ilości minut 120. Jestem już w hotelu. Byłem w domu dokładnie 36 godzin. Przyjechałem tutaj na miejsce, zanim zabiorę się jeszcze za ostatnią pracę, ponieważ jeszcze coś muszę przygotować na dzisiejsze szkolenie, włączyłem sobie serial Black Sails, polecony mi zresztą przez Artura Kurasińskiego, a tutaj taka scena. But then there was 36 hours before cast off, so I thought, why not live dangerously? No to trochę tak jak ja. Why not live dangerously? Dobra. Ile odpocząłem, najważniejsze, czym się musimy zająć, zanim pójdziemy spać, czy czym ja się muszę zająć, zanim ja pójdę spać, to jesteś ty, czyli ten vlog. Chciałbym poruszyć dzisiaj taki temat, do którego zainspirował mnie jeden z moich znajomych, który jest informatykiem, ale to takim informatykiem z krwi i kości, to znaczy bardzo zero-jedynkowy. Albo jest w tą, włączone, wyłączone, 1-0. I mam takie wrażenie, że czasem w życiu każdego z nas zdarza się tak, że zaczynamy rozmawiać właśnie tak bardzo jedynkowo, czy rozpatrywać jakieś rzeczy bardzo zero-jedynkowo. I różnica między nami właśnie jest taka, że to jest
fenomenalny, genialny, bardzo szanowany na rynku i wysoko opłacany specjalista, który po prostu myśli algorytmami, tak? Układa sobie wszystko. Ten, on jest w stanie przeniesamowite problemy właśnie swoje rozwiązać, natomiast myśli bardzo, nawet nie chcę powiedzieć, że jednowątkowo, bo wielowątkowo, natomiast myśli właśnie proceduralnie. Czyli w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać na jakiś temat, to rozmawiamy o tym, że można zrobić to, można zrobić to, można zrobić tamto i on to natychmiast układa w pewien taki logiczny ciąg. I w momencie, kiedy w tym logicznym ciągu coś się nie sprawdza, coś się nie powodzi, coś nie ma sensu albo coś jest niemożliwe do zrealizowania, to on w tym momencie ucina taką rozmowę, mówiąc nie, ponieważ... I tutaj podaje oczywiście bardzo rozsądne i absolutne przykłady na to, dlaczego ten konkretny kawałek tego większego planu, tej wielkiej układanki może się nie powieść. I ja mam wrażenie, że w momencie, kiedy masz w sobie gen przedsiębiorczości, to jest gen, który jest odwróceniem właśnie takiej czystej informatyki. Czyli odwróceniem tego proceduralnego, zalgorytmizowanego myślenia. Bo może nie, zalgorytmizowanego to jest zbyt szerokie pojęcie. Właśnie tego proceduralnego i tego się trzymajmy. Dlatego, że w procedurze jest tak, że lecimy według konkretnej instrukcji i jeżeli ta procedura nam się złamie i ona nie przewiduje tego, że możemy mieć jakąś alternatywną wersję, wszystko się wykłada i generalnie już nie bardzo jesteśmy w stanie z tym cokolwiek innego zrobić. Przedsiębiorcy mają zupełnie inaczej. Dlatego, że kiedy tworzysz jakiś swój biznes, to nie ma instrukcji. Nikt jeszcze nigdy nie napisał podręcznika tego, jak napisać najlepszą aplikację, startup, który przyniesie miliony, bo każdy, kto ma taki pomysł na taką aplikację i wystarczająco duże jaja, żeby to po prostu wziąć i zrobić, bo jak wielokrotnie już powtarzamy, to nie pomysł ma dzisiaj jakiekolwiek znaczenie, bo wszyscy możemy sobie wymyślać fantastyczne rzeczy, jesteśmy coraz bardziej kreatywni, coraz więcej bodźców mamy i tak dalej, ale to po prostu regularne zakasanie rękawów i egzekucja tego, co robimy, doprowadza nas tutaj, gdzie jesteśmy. Przedsiębiorcy właśnie tak mają, że wymyślają sobie jakiś pomysł, próbują jednej, drugiej, trzeciej, czwartej ścieżki i w momencie, kiedy wiedzą o tym, że dobra, no mam cztery opcje, z których mogę którąś wybrać, to próbuję pierwszej, jak się nie powiedzie, to drugiej, to trzeciej, to czwartej. W międzyczasie, kiedy ta druga już się nie powodziła i zmierzaliśmy do trzeciej, to nagle się okazuje, że pojawia się szósta, siódma i ósma. Kiedy ja rozmawiam z innymi ludźmi, to rozmawiam nie po to, żeby dostać konkretną instrukcję, jak przejść z punktu A do punktu B, tylko po to, żeby zyskać jakiś input, który będzie niczym innym jak takim małym ziarenkiem, zalążkiem tego, co z tym możemy zrobić, co na tym możemy zbudować. Taka pierwsza cegła, taki, to się nazywa kamień węgielny, na którym możemy zacząć budować niesamowite rzeczy. I dlatego wydaje mi się, że w takim życiu codziennym bardzo nie warto jest być informatykiem. Nie warto jest myśleć proceduralnie i iść po prostu jak taran z punktu A do punktu B, C, D, E i tak dalej, bo nawet jeżeli jesteśmy bardzo dobrzy w egzekwowaniu kolejnych kroków, to brak otwartej czaszki na to, że w pewnym momencie możemy po prostu odbić w innym kierunku, bo jest coś niesamowitego. Tak jak powtarza Alex Barszewski, masz zielone, to jedź. Obejrzałem przed chwilą ten swój serial Black Sails. To są piraci. Piraci charakteryzują się tym, że w momencie, kiedy widzą jakąś możliwość, widzą jakieś opportunity, jak mawiają pracownicy polskiego oddziału Microsoftu, oportunicję, jak widzisz, to trzeba ją po prostu wziąć, trzeba skorzystać z tych okazji, no bo od tego one są tworzone. Więc to jest taka myśl na dziś. Nie warto jest być informatykiem, jeżeli jako informatyka scharakteryzujemy sobie osobę, która po prostu przechodzi procedurę od A do B, do C, do D i tak dalej, nie biorąc pod uwagę żadnych możliwości tego, że nagle ku wielkiemu zaskoczeniu całego świata wylądujemy w totalnie innym miejscu niż to, które planowaliśmy sobie na początku. To tyle. Długa podróż, zdecydowanie dłuższa niż planowałem, bo wyszedłem dzisiaj z domu, o której wyszedłem z domu, jakoś po 12 z kawałkiem, a dojechałem na miejsce przed 20, więc zdecydowanie dłużej niż planowałem, ale widziałaś to, jak ta podróż wyglądała. Dlatego widzimy się jutro. Do zobaczenia. Dzięki, cześć. I jeszcze jedno. Pamiętasz, jak dosłownie dwa dni temu, siedząc na lotnisku we Frankfurcie, lecąc do Warszawy, wspominałem nie tylko Paula Januszkiewicz, ale też Tobiasza Koprowskiego o tym, jak strasznie dużo lotów oni wykonują w porównaniu ze mną? Proszę bardzo. Także w porównaniu z nimi, ja jestem cienki bolek.